Aby wieczorna kolacja miała mniej kalorii, aby była bardziej zdrowa, możemy oczywiście zastosować różne zdrowsze zamienniki. Przygotować ją na zdrowszy sposób. Zamiast śledzi w śmietanie, e, wybierzmy śledzie albo w jogurcie, albo może jeszcze lepiej, możemy przygotować swój jogurt z mleka roślinnego. Zamiast karpia smażonego w panierce, przygotujmy karpia w galarecie na przykład. Można się pokusić o wypieki oczywiście bez cukru, nawet bez mąki, a mimo to świetne serniki, e, wspaniałe makowce można przygotować e, i wcale nie dużo większym kosztem. Wigilijna kolekcja może mieć od 500 do nawet 1000. 500 kalorii. Czy się powinniśmy o to martwić? Nie do końca, jeżeli jemy tak tylko przez święta i przez kolejne 2-3 dni. Proponuję również, aby zapomnieć o kontrolowaniu masy ciała. Oczywiście będziemy troszkę więcej ważyć, bo zjemy pewnie więcej węglowodanów, co spowoduje, że zatrzymamy więcej wody. Ale to nie będzie tkanka tłuszczowa i najprawdopodobniej przez kilka kolejnych dni, kiedy wrócimy do nawyków naszych żywieniowych, masa ciała również wróci do normy. Oczywiście musimy pamiętać również o aktywności fizycznej. Przed obiadem można wyjść na spacer po obiedzie, zabrać babcie, ciocię na spacer. Jeżeli jednak czujemy, że troszkę trudniej się zapinają spodnie, oczywiście nie popadajmy w skrajności i nie próbujmy głodówek bo zaraz sylwester bo chcemy się zmieścić w naszą sukienkę. Przejdźmy na jakiś czas na taką dietę lekkostrawną, mniej smażonego, mniej takich przetworzonych produktów. Na pewno więcej warzyw, więcej wody i myślę, że bez problemu zmieścimy się w upragnioną kreację sylwestrową.